25 listopada, środa, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Szybkimi krokami kończy się budowa modułowego oddziału zakaźnego w Bolesławieckim Szpitalu Powiatowym. Dzięki niemu znacząco zwiększy się liczba pacjentów, których szpital będzie mógł leczyć z COVID-19. Budowany w Bolesławcu modułowy oddział zakaźny, dedykowany wyłącznie chorym na COVID-19, to pierwszy taki oddział, który zaczęto budować w Polsce. Pierwsze moduły tego oddziału pojawiły się w Bolesławcu pod koniec września. Wstępne plany jego budowy mówiły o jej zakończeniu z końcem października, ale prace budowlane się opóźniły i budowa oddziału właśnie teraz bezpiecznie dobiega końca. Na chwilę obecną tak naprawdę już jesteśmy na finiszu. Trwają już ostatnie prace wykończeniowe oraz wyposażenie całego obiektu, tak aby no, finalnie 1 grudnia, czy w ogóle no, już nawet w tym tygodniu tak naprawdę po kolei oddawać salę do użytku dla pacjentów. I to jest najważniejsze, żeby tych miejsc w punkcie kulminacyjnym pandemii nie zabrakło, żeby wykorzystywać ten czas, kiedy jest w miarę stabilnie, szykować się wciąż na najgorsze, bo ten okres infekcyjny jest wciąż przed nami. Te ostatnie działania widać już w całym obiekcie. Trwają ostatnie prace wykończeniowe przed montażem tu wszystkich niezbędnych urządzeń i wstawieniem łóżek. Dodatkowych 65 łóżek w budynku, który jest niezależny od części szpitala. Szybko wybudowany, bo w 3,5 miesiąca czasu. Jest to rekordowe tempo w tym systemie, w tym budownictwie. Pierwotnie mówiło się o tym, że wszystkie przypadki koronawirusa będą leczone wyłącznie w nowym oddziale zakaźnym. Jednak liczby hospitalizowanych w szpitalu powiatowym covidowców, które dochodziły nawet do 90, zdecydowały o tym, że leczenie będzie prowadzone i w nowym, i w starym oddziale. Patrząc na liczbę zachorowań wciąż bardzo wysoką i patrząc na tych pacjentów, którzy trafiają na SOR, jeszcze niezdiagnozowanych, a już ciężko bardzo chorych, myślę, że wykorzystanie tych pomieszczeń i łóżek szpitalnych w budynku starym i w budynku nowym będzie bardzo aktualne i bardzo potrzebne. Mamy obecnie sezon grypowy i czas, gdy pojawiać się będą kolejne przypadki zakażeń koronawirusem. On potrwa jeszcze wiele tygodni. Gotowość do obsłużenia chorych na COVID-19 jest więc podstawą działania i planowania w szpitalu powiatowym. To nastawienie dotąd zdawało egzamin. Przygotowania do znaczącego zwiększenia liczby miejsc dla chorych umocnią więc Bolesławiecki Szpital w tej zasadniczej w obecnej chwili formie jego działalności. Zapraszam teraz Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Szymon Pogoda, dotychczasowy radny Rady Miasta Bolesławca z ramienia PiS, zrezygnował z tego mandatu, ponieważ obejmie mandat poselski w Sejmie Rzeczpospolitej. Ten mandat objął po Adamie Lipińskim, który przeszedł do zarządu NBP. Szymon Pogoda po niemal 30 latach będzie kolejnym parlamentarzystą z Bolesławca. W Radzie Miasta zasiądzie teraz Bogdan Biernat, który miał następny najlepszy wynik na liście wyborczej. Bogdan Biernat był już radnym Rady Miasta. Nadal spada dobowa liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. W poniedziałek obniżyła się znacznie poniżej 1000 i wyniosła 825. Daje to przeciętną 2,85 na 10 tysięcy mieszkańców regionu. W powiecie bolesławieckim tych przypadków było 70, co daje znacznie większą przeciętną 7,78 przypadków na 10 tysięcy. Ostatniej doby zmarły w powiecie 2 osoby, w tym jedna miała choroby współistniejące. Powiat wrocławski przekazał 700 tysięcy złotych na pomoc szpitalom, które walczą w regionie z epidemią koronawirusa. Pieniądze te zasilą fundusze tymczasowego regionalnego szpitala powstającego przy ulicy Rakietowej we Wrocławiu, szpitala imienia Falkiewicza we Wrocławiu oraz tamtejszego pogotowia ratunkowego. Wolontariusze Caritas rozpoczęli akcję przygotowywania paczek dla seniorów.
350 paczek przygotowano dzięki głównemu sponsorowi, którym jest Fundacja KGHM Polska Miedź. Żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapakowali zaś i dostarczyli żywność do parafialnych zespołów Caritas. Niemal 40 tysięcy widzów zgromadziły listopadowe spektakle transmitowane online przez Operę Wrocławską. Podczas minionego weekendu licznie zgromadzeni przed ekranami miłośnicy opery mieli przyjemność dwukrotnie zobaczyć Cyganerię Giacomo Pucciniego. Ponad 16 tysięcy widzów mogło usłyszeć znakomitych śpiewaków operowych. Niestety ostatnie z zaplanowanych przedstawień, balet Giselle, które miał się odbyć w najbliższą sobotę, zostało odwołane ze względu na sytuację epidemiczną. Opera Wrocławska pozostanie zamknięta dla widzów do 27 grudnia. Dzieci z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 po raz trzeci włączyły się do akcji charytatywnej Łańcuch Dobra. To akcja na rzecz terapii dzieci z dystrofią mięśniową podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 23 listopada łańcuch stworzony przez przedszkolaków i ich rodziny miał 480 metrów i 85 centymetrów. Bolsawiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od początku kryzysu COVID-19 włącza się w działania ogólnopolskie i lokalne dotyczące różnego rodzaju pomocy osobom, które najbardziej jej potrzebują. Od poniedziałku ośrodek uruchomił też bolsawiecki telefon seniora. To możliwość uzyskania telefonicznie wsparcia i pomocy psychologicznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu już od wiosny uczestniczy w ogólnopolskiej akcji pomocy seniorom w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. To bezpośrednia pomoc dotycząca m.in. robienia im zakupów czy załatwiania różnych spraw. Od dzisiaj MOPS uruchomił też lokalną akcję wsparcia seniorów, tym razem od strony psychologicznej. Akcja będzie polegała na wsparciu seniorów, którzy pozostają w domu, w szczególności tych, którzy są samotni, pozostający bez wsparcia rodziny bądź bliskich. To bolesławiecki telefon seniora. Jeżeli jest taka potrzeba, prosimy dzwonić, rozmawiać, jesteśmy pod telefonem. Od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 20, zarówno pracownicy ośrodka, wolontariusze, psychologowie, asystenci rodziny będą do dyspozycji seniorów, którzy potrzebują chociażby zwykłej rozmowy. Każdy, kto zechce skorzystać z tej pomocy, może zatelefonować pod numer 795 533 746. Przymusowy pobyt w domach. Brak bliskiego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Obniżony nastrój, strach o siebie i najbliższych. Poczucie osamotnienia. Pamiętaj, nie musi tak być. Seniorze, nie musisz być dłużej sam. Po drugiej stronie słuchawki spotkasz kogoś, kto tak samo jak ty chce z kimś porozmawiać. Ktoś, kto czeka na twój telefon. Mimo tego, iż obecnie, w odróżnieniu od wiosennego okresu, rygory epidemiologiczne nie są tak ostre, to i tak ta sytuacja odciska się mocno na psychice wielu ludzi. A właśnie seniorzy, którzy należą do grupy ryzyka zarażenia i powikłań pokoronawirusowych, powinni jak najmniej stykać się bezpośrednio z innymi. A to rodzi przeróżne problemy. Wiemy, że ten okres jest po prostu ciężki dla wszystkich, ale myślę, że w szczególności dla osób, którzy nie mają nikogo bliskiego, nie mają żadnej rodziny i potrzebują porozmawiać, podzielić się swoimi troskami. Zatem od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20 każdy senior może swobodnie zatelefonować pod numer 795 533 746. Tam będzie miał możliwość porozmawiania i o swoich problemach, i o innych sprawach. Po prognozie pogody dla Bolesławca na czwartek zapraszam do obejrzenia naszych powtórkowych programów. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
rośliny mogły wzrastać i rozwijać się, trzeba im stworzyć odpowiednie warunki. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Dane, które podamy dziś, pozwolą nam rozwijać się w przyszłości. Spiszmy się, jak na rolników przystało.